Boże, obdarz Kościół Twój jednością i pokojem. Boże, obdarz Kościół Twój jednością i pokojem. Uradowałem się wezwaniem, pójdziemy do domu Pana. I oto stoję u bram Twoich, Jeruzalem nowe, Kościele święty. Boże, obdarz Kościół Twój jednością i pokojem. Boże, obdarz Kościół Twój jednością i pokojem. O Jeruzalem, miasto pokoju, w Tobie wszyscy się jednoczą. Przychodzą doń pokolenia, aby wielbić imię Pana. Boże, obdarz Kościół Twój jednością i pokojem. Boże, obdarz Kościół Twój jednością i pokojem. Prośmy o pokój dla ludu Twego. Niech będą bezpieczni, którzy Cię miłują. Dla braci i bliźnich naszych prosimy o dobra Twoje. Boże, obdarz Kościół Twój jednością i pokojem. Boże, obdarz Kościół Twój jednością i pokojem. Dekret zatwierdzenia i promulgacji uchwał II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Na chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego i dla dobra Kościoła Koszalińsko-Kołobrzeskiego, zgodnie z postanowieniem kanonu 466 Kodeksu Prawa Kanonicznego, zatwierdzam i promulguję uchwały II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, które będą obowiązywały od dnia 1 stycznia 2023 roku. Wprowadzanie uchwał w życie, które będzie ściśle związane z opracowaniem wynikających z ich treści szczegółowych aktów prawnych, powierzam opiece Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, Pani Skrzatuskiej, oraz wstawiennictwu patronów diecezji, świętego Wojciecha i świętego Maksymiliana Kolbego. Koszalin, dnia 15 października 2022 roku. Edward Dajczak, biskup koszalińsko-kołobrzeski.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Tego, który jest, i który był, i który przychodzi, niech będą z Wami. I z Duchem Twoim. Drodzy bracia w biskupstwie, prezbiteracie, diakoni, klerycy, siostry zakonne, siostry i bracia. Synod to wspólna droga. To, co uczyniliśmy do tej pory z łaski Boga, jest wielkim preludium przed tym wszystkim, co się może i powinno stać w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w następnym czasie. Chcemy dzisiaj Boga prosić, byśmy byli na tyle ulegli Duchowi Świętemu, nieustannie. A można by powiedzieć, że to był czas wielkich rekolekcji i staraliśmy się nauczyć od nowa tej uległości, nie tylko przez wspólny czas rozważań, ale przecież czas też spotkań formacyjnych, rekolekcyjnych. Dzisiaj śpiewamy Bogu nasze dziękujemy, nasze Te Deum, dziękując Mu za dar tego synodu. Ale równocześnie z całą pokorą i uległością chcemy Boga prosić, by posyłany Duch Święty napotkał nasze otwarte serca, głowy, naszą gotowość do pójścia po drogach, których dzisiaj jeszcze nie rozeznajemy, których nie znamy, które są dla nas wielkim misterium Boga i tej rzeczywistości ludzkiej, w której żyjemy. Prośmy więc Boga, dziękując Mu o otwarte serca, o gotowość do pełnienia Jego woli w następnym etapie. A naprawdę dziękujmy Bogu. Dziękujmy z całego serca za to, że mieliśmy odwagę poszukiwania dróg. Jego dróg, nie naszych. Bo to jest Jego Kościół. Teraz byśmy otworzyli serca na dar Bożego Słowa i Eucharystii. Stańmy z pokorą przed Panem i uznajmy naszą grzeszność. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, Was, bracia i siostry, modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży,
Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty we wszystkich kościołach rozproszonych na ziemi objawiasz jeden święty katolicki i apostolski Kościół. Spraw, aby Twój lud zjednoczony ze swoim pasterzem i zgromadzony w Duchu Świętym przez Ewangelię i Eucharystię był obrazem Kościoła powszechnego i znakiem obecności Chrystusa w świecie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego, Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. Oto Słowo Boże. Wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi. Niech nam ukaże pogodne oblicze, aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. Niech się narody cieszą i weselą,
porządzisz ludami sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Ziemia wydała swój owoc, Bóg nasz Bóg nam pobłogosławił. Niech nam Bóg błogosławi i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja. Błogosławiony Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który nas pociesza w każdym naszym ucisku. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? On powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: kim on jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne? Oto słowo Pańskie. Alleluja, alleluja, alleluja. Siostry i bracia, zanim spróbujemy zatrzymać się najpierw nad Ewangelią, a potem pójść po
tropach wezwania, które nam zostawia święty Paweł, to chciałbym wrócić do słów, które w swojej książce Prawdziwa i fałszywa reforma Kościoła napisał wielki teolog XX wieku Yves Congar. Żeby nabrzmiałe sokami drzewo chrześcijańskie zachowało zdolność do wypuszczania młodych pędów ponad zaskorupieniami historii, trzeba, by duch ożywiający Kościół wzbudził sobie sługi, których wierność wykraczałaby poza konformizm w stosunku do tego, co całkowicie gotowe. Trzeba, by powstali ludzie, którzy by przeżyli powtórne narodziny. Każda i każdy z nas jesteśmy zrodzeni z wody i Ducha Świętego. Całe życie w Kościele jest jakby potwierdzeniem, ratyfikacją faktu chrztu. Tak jest z nami. Każda i każdy z nas wezwani przede wszystkim zostaliśmy do tego, co w dzisiejszej Ewangelii jest najważniejsze. Do ufnej wiary. Do ufnej wiary, która jest większa niż to wszystko, co wokół nas wydaje się zagrożeniem śmiertelnym. Jezus jest z nami, zagwarantował to nam. Ta scena jest niezwykle istotna, ponieważ pokazuje nam obecność Boga, który traktuje nas niezwykle poważnie. Niezwykle poważnie, bo daje nam szansę w naszej wolności podejmowania decyzji. Ale widocznie od początku Bóg uznał, że to nastąpi. To jest niezwykle istotne zwarcie wiary i strachu. Nie wiary i niewiary, tylko wiary i lęku, zachowawczości, braku czuwania i braku zaufania do Boga. Może przywołam tutaj scenę z Getsemani, kiedy Jezus mówi do uczniów: czuwajcie, czuwajcie, ja idę się modlić. A potem przychodzi i mówi: nie mogliście jednej godziny wytrwać? Nie mogliście jednej godziny czuwać? Myślę, że to pytanie jest dla nas też niezwykle ważne. Nieustanny bój w naszym sercu będzie toczyła wiara i strach i lęk. My to dzisiaj widzimy, bez większych trudów. Widzimy, jak milkniemy w miejscach publicznych, w zakładach pracy, tam, gdzie nie tyle Kościół, ile Bóg bywa atakowany. Nie bój się, nie lękaj się. Te słowa w Piśmie Świętym i przez całą historię Kościoła, aż do tego słynnego wołania świętego Jana Pawła II, bliskiego wołania, nie tylko dlatego, że mówił to papież, ale dlatego, że mówił ktoś, jeden z nas, kogo wiara, czyja wiara została ukształtowana na tej ziemi, pośród nas, w tej cząstce Kościoła, którym my stanowimy. Strach wkracza w świat i go nigdy już nie zostawi. Zaczął się od początku. Zaczął się tam, w tym miejscu, gdzie Bóg podarował ludzkości bliskość największą, dar stworzenia. Ale to nie chodzi o złamanie zakazu. Bardzo często tak czytamy Ewangelię w sposób taki przedziwny, że nam ginie to, co jest istotne. To nie chodzi o zakaz, tylko o fałszywe odczytanie Boga.
To jest ta pokusa dziełem szatana u pierwszych rodziców i ciągle. Postrzeganie nieprawdziwie oblicza Boga. To największe niebezpieczeństwo. To pierwszy ze wszystkich grzechów, grzech przeciw wierze. Z wypaczonego obrazu Boga rodzi się strach przed różnymi innymi strachami i zaczynamy być pasywni, zaczynamy czekać. Brak ufności jest zaskakujący, wszystko przestrasza. Wszędzie rodzi się lęk, niepokój, każdy drobiazg wywołuje całą serię rozmów, dyskusji i trzymania się rzeczy wtórnych, nie mających nic wspólnego z istotą życia, z wiarą. I Bóg kiedyś, któregoś czasu, patrząc na tego człowieka, który nie bardzo mu ufa, postanowił coś, co zaczęło nową epokę. Postanowił zaufać człowiekowi w sposób niewyobrażalny. I tak Syn Boży stał się człowiekiem. Zaufał młodej kobiecie i zaufał mężczyźnie, który nie mógł sobie poradzić z tym wszystkim, co się dzieje i musiał go wspomóc. Ale to zaufanie Boga ludziom sprawiło, że tu jesteśmy, że jesteśmy Kościołem. To ta pełna miłosierdzia, nić Boża zszywa tę nieustannie podarowywaną miłość i nasze zagubienie, i nasze ludzkie pytania bez odpowiedzi i brak ufności. Wszystko to, o czym sami dobrze wiemy. Dlaczego się boicie? Pyta nas ciągle Bóg. Kościół ma nauczyć ludzi odwagi wypływania na tę przestrzeń. Ta dzisiejsza Ewangelia, którą chciałem, by wybrzmiała między nami i dla nas, jest Ewangelią, która nam pokazuje, to nie chodzi o to, żebyśmy uczyli ludzi szczegółów i sterowania, tylko odwagi. Odwagi wypływania na głębie. Kiedy będziemy stali przy brzegu, nie przepłyniemy tam, gdzie powinniśmy, nie dotrzemy tam, gdzie powinniśmy. Droga jest naszym zadaniem. Zwolennicy tej drogi to pierwsza nazwa uczniów Jezusa, Kościoła. Drogi. A droga niesie niespodzianki. A droga sprawia, że trzeba z tym samym, co niesiemy w sercu, przygotować się na różne okoliczności. Stąd Ojciec Święty powiedział nam w Ewangelii Gaudium, że ten ogromny hamulec, zawsze tak było, jest przeciw Ewangelii, jest antyewangeliczny. Zawsze to tylko w Bogu, nie w Kościele. Zawsze w Kościele to Ewangelia. Formy, drogi, sposoby poszukiwania, słowa, jakość tych słów, to wszystko jest przez 2000 lat bardzo do siebie niejednokrotnie niepodobne. Trzeba się nauczyć istoty wiary. Bóg nie przynosi nam rozwiązań naszych problemów, ale nam przynosi samego siebie. Ta lekcja dzisiejsza jest jednoznaczna. Bóg nie chce, żebyśmy byli pasywnymi, biernymi, nic nie robili, czekali na coś, nie wiadomo właściwie na co. Bóg do nas przychodzi w trakcie naszych wierności, naszych poszukiwań, naszych działań, niejednokrotnie cierpień, niejednokrotnie niezrozumienia, szukania siebie nawzajem. To bardzo ważne. Jak to się zaczyna? Rozpoczynaliśmy tak synod. Pierwsza msza święta i to czytanie z Dziejów Apostolskich z pierwszego rozdziału,
kiedy apostołowie i Maryja zeszli z góry, w niebo wstąpienia i trwali jednomyślnie na modlitwie. Tak napisał ewangelista Łukasz. A wytrwałość to jest ta cnota, która jest nam bardzo potrzebna. Wytrwałość jest naszą drogą. Wierność, która przejawia się w wytrwałości, to jest to, co jest przed nami. Siostry i bracia, te wszystkie nasze spotkania z Panem, te wszystkie otwarte serca, to jest pierwsze. Nie ma wątpliwości. A więc pierwsze będzie nasze nawrócenie. Ewangelizacja, o której tyle mówimy i której często kompletnie nie rozumiemy, bo wydaje nam się, że jest tylko jakimś działaniem, a ona powinna być całym stylem Kościoła, a nie konkretnymi wydarzeniami, choć konkretne wydarzenia są oczywiście potrzebne, jesteśmy ludźmi. Ale uświadommy sobie, że to największe przykazanie Jezusa, które wynika z wiary, przykazanie miłości, miłości Boga i bliźniego, a więc również najważniejsze zadania Kościoła są właśnie takie, by działać w tych przenikających się obszarach wierności Bogu i miłości do człowieka. A miłość do człowieka wprowadza nas w rzeczywistość, w której jesteśmy, w każdy wymiar tej rzeczywistości, życia społecznego, przekazu, niekoniecznie takiego, jak uczy nas Ewangelia. W tej mieszaninie, która w naszym świecie jest większa może niż kiedykolwiek. Jest łatwiejszy przekaz, łatwiejsze reklamowanie wszystkiego, co można zareklamować w jakikolwiek sposób. A więc, żeby być w tej rzeczywistości, jest pierwsza własna tożsamość. Przez spotkanie z Jezusem odkryć, kim ja jestem. To jest charakterystyczne. Niedawno znowu na spotkaniu z młodymi ludźmi, przed bierzmowaniem na lekcji, kolejny raz postawiłem pytanie, kto to jest człowiek. Mają ogromny problem z odpowiedzią. Kto to jest i po co jest? Jak nie wiemy, kim jest człowiek, to jak mamy się nim stać? Jak stać się człowiekiem, nie mając tego spojrzenia? My wiemy, to spojrzenie musi być utkwione w Stwórcy, bo tam jest mój i nasz obraz, stworzeni na Jego podobieństwo. Ale musimy rozumieć, że będziemy wprowadzeni w całą rzeczywistość, od której nie wolno nam uciec. Społeczną, polityczną i każdą inną. Problem jest w tym, żebyśmy byli wierni Ewangelii. Doświadczamy tego, jak bardzo przegrywamy, bo rozdmuchana do granic niewyobrażalnych polityczność naszego społeczeństwa sprawia, że ci sami ludzie, którzy mówią: my jesteśmy Jezusa, są przeciwko sobie. To gdzie jest Jezus? To gdzie jest przykazanie miłości? Trzeba być w tym świecie, ale jako uczeń Jezusa. To jest pierwsze. Nie bójmy się burz. Jezus zjawił się wśród ludzi całkowicie bezbronny, od pierwszej chwili. Jedyną bronią była mu jego misja. I dopóki ona trwała, zaplanowana przez Boga, Jezus był chroniony. Ta jego śmierć i ukrzyżowanie to też jest jeszcze misja. Zmartwychwstanie i zbieranie porozbijanych uczniów to też Jego misja. Zesłanie Ducha Świętego
który zostaje w Kościele, który jest tam, gdzie jest On, Pan nasz, to bardzo ważne. My, którzy mamy głosić, też jesteśmy pozbawieni oręża. Sukces nie jest wpisany w naszą misję. W naszą misję wpisane jest dzielenie się Panem, który jest Panem mojego serca. Naszą misją jest zachować przykazanie miłości Boga i bliźniego i ponieść go do ludzi. Naszą misją nie jest wycofanie, ale pójście w imię Jezusa. To jest ważne. Stajemy świadomi jednego doświadczenia, które pewnie mamy, jak jesteśmy razem, jak trwamy razem na modlitwie. To wszystko jest łatwiejsze i prostsze i wykonalne zdecydowanie bardziej niż wtedy, kiedy zostajemy sami. Troska o wspólnotę jest dzisiaj ważna. Współczesne pokolenie rośnie z takim przedziwnym hasłem: nie dać się zintegrować, nie pozwolić się wciągnąć, obronić swoje ja za wszelką cenę. Stąd te kłopoty z działaniami wspólnotowymi. A tam, gdzie one się pojawiają, tam zawsze jest coś więcej niż moje ja. Chyba że chcemy dbać tylko o siebie. Taka jest Ewangelia. Przypomnijmy sobie to, co powiedział nam Ojciec Święty Benedykt. Kościół najbardziej nie jest tam, gdzie się organizuje, reformuje i rządzi, tylko w tych, którzy po prostu wierzą. W nim przyjmują dar wiary i stają się życiem. Dzisiaj w jakiejś części grozi w Kościele śmierć w sercach wielu ludzi. Może jak nigdy przedtem. Doświadczamy tego, doświadczyliśmy tego przez pandemię. Znamy to doskonale. Co mówi Paweł apostoł dzisiaj nam? Mówi, że jeżeli różnorodność jest z ducha, to jest twórcza. Trzeba więc ducha rozeznawać. Tam, gdzie duch obecny w sercu człowieka dzieli, tam nie ma Ducha Bożego. Jeżeli nawet intencje są bardzo wzniosłe i na nim są hasła Ewangelii i Kościoła, poprzez misterium Kościoła jesteśmy jako chrześcijanie jednoczeni i zbierani, a nie dzieleni. Doświadczamy tego w sprawach zupełnie wtórnych w okresie pandemii. Wyszło sporo słabości. Trwał u nas synod, a musieliśmy się z tym mierzyć i być może to się dopiero pokaże. To doświadczenie łatwego podziału wewnątrz wzbudziło pewnie wiele treści, które teraz pomogą nam jako treści synodu, zamyślenia, bo wielu z nas to zauważyło. Kościół jest żywy przez naszą osobistą miłość do Chrystusa. W nim też odnajdziemy naszą jedność, w nim też pozbieramy się na nowo po każdym upadku i potknięciu. On zawsze jest w tej rozhuśtanej łodzi na falach świata, łodzi Kościoła, która wydaje się być zagrożona. To wołanie, czasem takie trudne, niemalże prawie rozpaczliwe. I Jego chrystusowe pouczenie dzisiaj mówi nam: jestem zawsze z wami. Tylko miejcie wiarę. Jak my się stajemy Kościołem?
Paweł mówi, kiedy trwamy w darach Ducha. I Duch przywołuje nas do wspólnego działania. Jak stajemy się Kościołem, i Paweł nam mówi, gdy koncentrujemy się całkowicie na tajemnicy Jezusa. On żyje w nas, nie my. Kościół ma przyszłość wtedy, kiedy obudzi w naszych sercach i w duszach tęsknotę za Panem. To wymaga służby. Każdy z nas ma być misjonarzem. To przypomnienie Ojca Świętego Franciszka. Jeżeli misjonarzem, głosicielem i sługą. Proszę mi wybaczyć, że nie pamiętam autora, teologa, który napisał takie znamienne słowa. Kościół, który nie służy niczemu. Ta służba przez miłość to przykazanie miłości Boga i bliźniego, które jest zwornikiem wszystkiego, co zrobimy. Jest dla nas wystarczająco jasną i klarowną deklaracją Boga, czego od nas oczekuje. Jest zawsze z nami. Nigdy nas nie opuści. Siostry i bracia, dzisiaj jest dzień świętej Teresy od Jezusa. Kobiety, która w czasach niesprzyjających dla działania, takiego działania kobiety, potrafiła część Kościoła pięknie przemienić mocą Ducha, który jest w niej. Jutro jest dzień papieski. Święty Jan Paweł II, który nam wołał słowami bardzo ważnymi, które teraz się pięknie w Polsce objawiły, bez żadnych konotacji niepotrzebnych i politycznych. Solidarność teraz sprawdziła się, kiedy pomagaliśmy tym, którzy uciekali, bo ich domy niszczały, bo ginęli ludzie. A on nam powiedział, solidarność to jeden i drugi, to razem i nigdy przeciw drugiemu. Nigdy jeden przeciw drugiemu. Może zatęsknijmy za Kościołem. Tęskniąc za Jezusem, zatęsknijmy za Kościołem na Jego obraz. Spróbujmy porzucić własne mentalności, które nas ograniczają, własne myślenie. Wielki teolog von Balthasar powiedział, prawda, a do niej mamy dojść, a nią mamy żyć, bo prawdą jest Chrystus, jest symfoniczna. Prawda przeżywana jest w my Kościoła, nie ja. Wtedy spotkamy Pana i żadna burza już nie będzie groźna. Skierujmy nasze serca ku Ojcu Niebieskiemu i przez Jezusa Chrystusa zanieśmy ufne modlitwy za nasz diecezjalny Kościół. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów, diakonów, osoby konsekrowane i cały lud wierny, aby w zmieniającym się świecie wskazywali na trwałe wartości i według nich postępowali. Ciebie prosimy. Módlmy się o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza do naszego seminarium w Koszalinie. Ciebie prosimy. Módlmy się za naród ukraiński, doświadczający rosyjskiej napaści,
za uchodźców i ofiary śmiercionośnych ataków, aby ustała przemoc, gwałt i zniszczenie, a zapanował upragniony pokój. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych, aby z ufnością przeżywali swoje cierpienia i świadomie je ofiarowali, wypraszając potrzebne łaski dla Kościoła i całego świata. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych członków synodu, komisji i parafialnych zespołów synodalnych, aby ofiarna służba Kościołowi pozwoliła im cieszyć się udziałem w chwale nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą diecezję, aby dzieło synodu zaowocowało w nas wzrostem współodpowiedzialności za Kościół i przyniosło ewangeliczny plon stokrotny w postaci służby Bogu i bliźnim. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty nas zgromadziłeś wokół świętego ołtarza, abyśmy składali Tobie dziękczynną ofiarę. Przyjmij modlitwy Twoich pokornych sług i prowadź swój Kościół drogami zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało, z wielu ziaren pszenicznych się rodzi. Jedno wino, co się krwią Chrystusa stało, z soku wielu. Jak ten chleb, co złączył złote ziarno, jak ten kielich łączy, jak ten chleb, co złączył złote ziarno. Jak ten kielich łączy, o pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni zabłąkane owce, które giną. W jeden kościół zbierz na nowo i przygarni, byśmy jedną. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, Tobie przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Przyjmij nas. Jak ten kielich łączy, jak ten chleb, co złączył złote ziarna, jak ten kielich łączy, na ramiona swoje weź, o Panie, tych, co sami wrócić już. Niechaj zjednoczenia prowadź nas ku niebu, jak ten chleb, co jak ten kielich,
jak ten chleb, co złączył złote ziarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas Chrystus i złącz Kościele. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Składając ofiarę, która nam przypomina niezmierzoną miłość Twojego Syna, pokornie prosimy Cię, Boże, aby przez posługę Kościoła dzieło zbawienia było owocne dla całego świata. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami, w górę serca, dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie, Ojcze Święty, Stwórco świata i źródło życia. Ty nie zostawiasz nas samych na drodze życia, ale pośród nas żyjesz i działasz. Twoją potężną mocą prowadziłeś lud błądzący na pustyni, a dziś przenikasz swój Kościół pielgrzymujący na świecie. Światłem i mocą swojego Ducha. Przez Chrystusa, Twojego Syna i naszego Pana, prowadzisz nas na drogach czasu ku doskonałej radości swojego Królestwa. Wdzięczni za te dary i zjednoczeni z aniołami i świętymi, śpiewamy nieustannie hymn Twojej chwały. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Wysławiamy Cię, Ojcze Święty. Ty nas zawsze podtrzymujesz w doczesnym pielgrzymowaniu, a zwłaszcza w tej godzinie, w której Jezus Chrystus, Twój Syn, gromadzi nas na świętej wieczerzy. On, podobnie jak uczniom w Emaus, wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleb. Prosimy Cię, Ojcze Wszechmogący, ześlij swego Ducha na ten chleb i wino, aby Twój Syn stał się obecny wśród nas w swoim ciele i w swojej krwi. On to w noc przed swoją męką podczas wieczerzy wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy,
To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie wziął kielich z winem, dzięki składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł. Chrystus zmartwychwstał. Chrystus powróci. Obchodząc pamiątkę naszego pojednania, głosimy, Ojcze, dzieło Twojej miłości. Ty sprawiłeś, że Jezus Chrystus, Twój Syn, przez mękę i krzyż wszedł do chwały zmartwychwstania. Ty go wezwałeś, aby zasiadł po Twojej prawicy jako nieśmiertelny król wieków i pan całego wszechświata. Wejrzyj, Ojcze Święty, na tę ofiarę. Jest nią Chrystus, który w swoim ciele i w swojej krwi wydaje się za nas i swoją ofiarą otwiera nam drogę do Ciebie. Boże Ojcze miłosierdzia, daj nam Ducha Świętego, Ducha miłości, Ducha Twojego Syna. Umacniaj w jedności wszystkich wezwanych do Twojego stołu, a więc naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Edwarda, kapłanów, diakonów i cały lud chrześcijański. Niech promieniują w świecie radością i ufnością. Niech postępują w wierze i w nadziei. Pamiętaj także o naszych braciach i siostrach, którzy odeszli z tego świata w pokoju z Chrystusem, i o wszystkich zmarłych, których wiarę jedynie Ty znałeś. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości i pełni życia w zmartwychwstaniu. Daj także nam na końcu ziemskiego pielgrzymowania dojść do wiecznego życia, gdzie nas oczekujesz. Zjednoczeni z Najświętszą Dziewicą Maryją, z apostołami i męczennikami, ze świętym Wojciechem, świętym Maksymilianem i wszystkimi świętymi, wychwalamy Ciebie w Chrystusie, Twoim Synu i naszym Panu. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, ciało i krew naszego Jezusa Chrystusa, łączymy i będziemy przyjmować się na życie wieczne. Panie Jezu Chryste, Baranku Boży, który gładzisz, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Do Komunii Świętej będziemy przystępowali w następującym porządku. Wzdłuż stopnia komunijnego, naklęcząco w miarę możliwości, zarówno tutaj przed ołtarzem, jak i w nawach bocznych naklęcznikach po prawej i lewej stronie. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas, do końca nas. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie, byśmy do nieba w drodze nie ustali. Tyś stał się manną dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali. Panie,
ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty, bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem. Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem, a chleb komunią dla spragnionych Ciebie. Panie, Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi, jeśli spełnimy, co nam przykazałeś. Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy? Tyś naszym życiem i oczekiwaniem. Tyś za nas życie swe oddał na krzyżu, a w znaku chleba w świątyniach zostałeś. I dla nas zawsze masz otwarte serce, bo Ty do końca nas umiłowałeś. Panie, wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń. Wielbić Pana chcę, On źródłem wielbić Pana chcę, radosno wielbić On źródłem wielbić Pana. Wielbić Pana chcę,
Módlmy się. Boże, Ty pokrzepiasz Kościół ciałem swojego Syna i Twoim Słowem. Udzielaj Mu nieustannie swojej pomocy, aby w Nim trwały aż do końca prawdziwa wiara, świętość życia, braterska miłość i duch modlitwy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Krótkie ogłoszenie. Bardzo proszę, aby członkowie synodu zaraz po mszy świętej w miarę sprawnie przemieścili się do seminarium duchownego. Proponuję, aby samochody parkować przy Centrum Edukacyjno-Formacyjnym na tym większym parkingu. Tam przy seminarium jest trochę mniej miejsc. Po przyjeździe do seminarium proszę, żeby zgłosić się do recepcji, podpisać listę obecności i wziąć to, co tam będzie nam dane i skorzystać potem z kawy, która będzie w tej sali, jak się idzie od wejścia do, w stronę kaplicy. Tak, żebyśmy o 12:15 zgromadzili się w auli i zaczęli tę uroczystą sesję zamykającą także synod. Dziękuję bardzo. Drodzy księża biskupi, prezbiterzy, siostry i bracia, siostry zakonne, bracia, nasi kochani klerycy i diakoni, chcę wam, siostry i bracia, wszystkim z całego serca podziękować za tę Eucharystię. Ona jest zawsze centrum, jest tą chwilą życia Kościoła najpełniejszą i najpiękniejszą. Przywołam tu słowa, które sobie przede wszystkim powtarzam przez sporą część mojego życia, przeczytane kiedyś, dawno, kardynała później, a w tym momencie, kiedy je pisał więźnia biskupa Van Thuana z Wietnamu, który przez 9,5 roku był w kompletnej izolacji i odprawiał mszę świętą, trzymając kilka kropel wina i wody w dłoni i powtarzał takie niezwykłe słowa. Karmiłem się ciałem Jezusa, Jego krew mieszała się z moją, żeby wytrwać, żeby przejść całą tę drogę, dla Niego bardzo trudną, z Chrystusem zwycięsko. To była ta chwila, to był ten czas najważniejszy. Poświętujemy w seminarium, jest nam to ludziom potrzebne, ale tu dokonało się coś, co nieustannie nas wszystkich trzyma przez życie. Zapraszamy Jezusa, który tak się z nami łączy, że to jest aż poza ludzkim wyobrażeniem. Bogu niech będą dzięki wam wszystkim z całego serca za ten święty czas. Dziękuję. Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz. Pomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu. Módlmy się za diecezję. Panie Boże, dziękujemy Ci za nasz koszelińsko-kołobrzeski Kościół. Święty Michale Archaniele, broń nas z walki.
weź w swą opiekę nasz Kościół Święty, Panno Najświętsza, niepokalana, niechaj miłością każdy czci w nim Jezusa, niech serce Twoje Ojca Świętego od nieprzyjaciół zasadzki broni, niech się do Pana modli za Niego od złej przygody, niechaj od złej i kraj nasz cały i lud Twój Tobie, Maryjo, dziś polecamy. Niechaj nas zbawi Bóg miłosierny, którego który